Poślijcie kolejnych! Stój, przebrzydła kreaturo! Stój, robotusie 3000! A wy to kto? Jesteśmy lożą magów! Przyszliśmy cię zniszczyć! A, tylko nic nie widzę w tej masce. Luke, to ty? Nie. Luke, to ty. Co ty myślałeś, że uda ci się drugi raz mnie nabrać? Dobra, spadam. Powodzonka życzę! A wy to kto? Jestem magiem z Amazonii. Władam dziką siłą węża i magią anakondy. A ja to Harry Potter. I pewnie chcecie mnie zniszczyć magią. Dobrze myślę? Tak jest. I nie masz szans, robotusie 3000. Dokładnie. Siła anakondowców cię też zniszczy. I teraz pad. Zrobię swoje walalala i cię nie ma. Walala. Klockus brakus. Harry, stoj. Jestem połączony z twoim komputerem i właśnie widzę, że twój nauczyciel odpalił twoją przeglądarkę i wpisał literkę P. Co? Wpisał P? Stój! Ty z brodą, nauczycielu, stój! Nie pisz dalej, nie pasz na sugestie, to ten rudy korzysta z komputera! I co, anakondowcu, zostałeś sam? Tak naprawdę to ja się dopiero uczę na tego anakondowca, więc chyba też spadam. Królu, kolejna fala przegrała. Jak to przegrała? Poślijcie kolejnych! Królu, powoli kończą się kolejni. Powoli nie mamy kim walczyć. Musisz to zrobić. Wysyłać kolejnych, mówię. Już praktycznie nie mamy kim walczyć. Nie zrobię tego. Królu, jeśli chcesz, by miasto przeżyło, musisz wykonać ten telefon. Musisz do nich zadzwonić. Pokój pokojem, ale mieli się nie mieszać do spraw Klockozaur City. Królu, jeśli do nich nie zadzwonisz, nie będzie już Klockozaur City. No dobrze. Dobra. Niech ktoś mi da telefon. Królu, ale do nich nie zadzwonisz z takiego zwykłego telefonu, wiesz. Lego się nie połączy z podróbami. To czym mam tam zadzwonić? To będzie zabawne. Wsiadaj i jedziemy, wszystko ci pokażę. Trawę koszę se ja. Ciekawe, jaką trawę ma chińska podróbka. Gdzie my w ogóle jedziemy? Królu, to są takie rzeczy, że nie mają prawa być w Klockozaur City. Co? Że to niby z tego? Z tego grata mam dzwonić? Tak jest, królu. Do czego to się Klock nie poniży, żeby tylko uratować miasto? Ale wszystko zrobię dla mojego miasta. Jaki jest numer? 9 8 3. Co dalej? 0 5 5 6 2. Dzwoni. Zaraz będziemy gadać. Halo. Kto tam mówi? Dzień dobry. Czy zamawiali? No dobra, nie będę ściemniał. Witam, tu król Klockozaur City. Jest taka sprawa. Co tam? Macie jakiś przypał w mieście? Nie, brońcie, panie Klocu. Tu wszystko miasto jest bezpieczne. Żadnych problemów, tak? Dzwonię towarzysko w sumie. Aha, nie uwierzymy, że dzwonisz towarzysko. No nie wygłupiaj się, królu. Od czasu szoku nigdy nie dzwoniłeś towarzysko, więc... No dobra, co ja będę ściemniał? Mamy taki mikroproblemik w mieście. Niby dalibyśmy radę bez was i tak dalej, ale chcemy skończyć to szybciej i imprezować bardziej. No i kto wie, może jak pomożecie, to wyślemy wam zdjęcia. Co? Zdjęcia? Masz nas zaprosić, jeżeli pomożemy. No dobra, jeśli pomożecie uratować miasto, to zaprosimy jakieś przedstawicielstwo od was na imprezę. No dobra. Powiem tak, powiem reszcie, o co chodzi, że dzwoniłeś i tak dalej. O, super. No i tutaj na pewno w jakiś sposób zareagujemy, na pewno będzie od nas jakiś odzew, dobra? Super, dziękuję wam za pomoc, a teraz wybaczcie, rozłączam się, bo na kartę to drogie rzeczy. Pik! No. Ha. I miasto uratowane, hehehehe. Halo! Komu to dzwoni budzik? To mi! Nie uwierzycie, kto dzwonił. To król Klockozaur City. Potrzebują naszej pomocy.
Zbierzmy się wszyscy. WTF-y! Klockozaur City prosi nas o pomoc. Mają potężnego wroga, z którym nie mogą sobie dać rady i mówią, że tylko my możemy ich uratować. Nie możemy zostawić tak Klockozaur City. Bez żadnej odpowiedzi, bez żadnej reakcji. Uwaga więc, naszą reakcją będzie... No, a teraz zajmijmy się tym, co najważniejsze. Zajmijmy się WTF City!